Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony Judy i witam was w kolejnym materiale z Pokémon Ultra Sun i dzisiaj w końcu doczekamy się, zobaczymy go, nowego Lycanroca. Czekacie na to? Ja bardzo. I to już wkrótce, jeżeli lubicie tego Pokémona, zostawcie łapę w górę, a ja chcę zobaczyć jego nowy wygląd. Jestem już tutaj przy tych Sudowoodo, które nagle chyba uznały, że się mnie boją. Wow! No i Sudowoodo uciekają, ponieważ mam Waterium Z. Boją się, że dostaną tutaj z wody. Ej, Zossie! W ogóle oni są dziwni. Serio, ludzie, patrzcie w ogóle na ich wygląd. Oni mają takie skóry blade. Masakra. Myślałem, że to są zwykłe rośliny. Aha, że zdziwili się, że to są Pokémony. Zossie myślała, że to są po prostu drzewka. Uspokój się już, Zossie. Muszą być Pokémonami znanymi jako Sudowoodo. Bardzo interesujące Pokémony. Mam nadzieję, że będę mógł je kiedyś zbadać w przyszłości. Muszą one być tymi imitującymi roślinkami. W ten sposób, no i boją się swojej słabości, czyli wody. No jako kamień, no to oczywiście. No i roślin w sumie też. Witaj, Alolines. Aha, te alolańskie Pokémony. One są takie tak, są fascynujące, świetnie. Ale walka z nimi nie jest taka łatwa. Za to nie powiesz. A, czyli on zamierza teraz wyzwać mnie za pomocą kogo? Poipol? O co chodzi? Znam to. Rozumiem, wybacz panie trenerze. Czy może być walka? No, no spoko, zgodzę się na walkę. W ogóle o czym wy mówicie? Ale muszę cię teraz ostrzec. Poipol nie może być znaleziony nigdzie w Alolii. Okej, i wyzwał nas po prostu do walki. Dobra, robi się interesująco. Czyli kolejna nasza walka już z Ultra Recon Squad Duels. I co to za Pokémon, którego nie można spotkać w Alolii? W ogóle jak on dziwnie to rzuca tak. What the fuck? No nieźle. No nieźle. Poipol. Po wyglądzie cholera wie, być może lewituje. Duże szanse jest, że lewituje. Fioletowe kolorki, no nie, może to jakiś trujący typ Pokémona. Jeszcze X-Defense, no niech będzie przeklęty z tym X-Defensem. Mocno rośnie mu obrona, boję się, że niestety, no właśnie. Obniżyłem mu speeda, ale niestety, pokonać go nie będzie łatwo. Może powinienem użyć Howla. Spróbujmy, możemy tak próbować. Podwyższamy sobie w tym momencie atak. Aha, a on używa Charma. No to widzę, że zabawa będzie po prostu przednia. Dobra, nie. Wydaje mi się, że niestety tutaj Cypher nie ma co próbować. No nie, wygląda mi na trującego Pokemona. Czy ja mam coś na trujące? No tak szczerze mówiąc to średnio. Średnio. Może po prostu Lawok albo Fuego. Pokażmy mu siłę mojego startera. Może to wystarczy. No, na razie niestety zwiększył sobie statystykę obrony. Venoshock, czyli jest cios trujący, czyli może to tylko świadczyć, że rzeczywiście jest to. Dobrze po prostu to wymyśliłem, tylko że. Dobra. Z czego używamy? Bubble Beama. Spróbujmy. W ogóle masakra, jeżeli słyszycie jakieś nagłe uderzenia, to niestety. Ale mój sąsiad wariuje. W sensie remontuje, ale wariuje z wiadomych przyczyn. Więc wybaczcie. Wybaczcie, jeżeli słyszeliście to, bo nawet ja to słyszę bardzo wyraźnie, więc wy na nagraniu pewnie jeszcze bardziej. Okej. Poipol. Poipol pokonany. Jak mówię, prawdopodobnie Pokémon po prostu roślinny. Cypher Zone wbija 25 level. Specjalnie ustawiłem sobie w grze, żeby było pomiędzy godziną. W ogóle widać takie pomarańczowe niebo. Między godziną 17 a 18. Crunch! No nieźle, Neo uczy się Cruncha, no to zamiast Bite'a, no powiem wam szczerze mówiąc, że naprawdę moveset Neo jest zniewalający. O, nieźle. Ultra Recon Squad Duels pokonany. Tak, przegrałem, żeby zrozumieć go. Zresztą co, jeszcze nie rozumiesz swojego Pokémona? O co tu chodzi w ogóle? I proszę, mamy ten moment. Cypher Zone ewoluuje. Czy na pewno ewoluuje w tego Pokémona, którego tak bardzo chcę mieć? A co jeżeli jakiś błąd wystąpi, to nie będzie on? Nie, no to musi być on. To musi być on i to jest on. Lycanroc. Jest. Jest nowy Pokémon, który dopiero właśnie w tej wersji Pokémonów doszedł.
Został dodany do Pokédexa. Proszę. Świetnie. W ogóle te czerwone oczy. On jest tak jakby połączeniem tego Lycanroca. Dzień i noc. Ma cechy wspólne dla zarówno jednego, jak i drugiego. Ma on typ tylko kamienny. To mnie trochę smuci, że w ogóle te wszystkie Lycanroki są tylko kamienne, że nie dodali im jakichś tutaj ciekawych typów. Uczy się Trasha. No Trash może się uczyć. Czemu nie? Może zamiast po prostu Howla. Ja i tak z tego ataku zbyt często nie korzystam. No ale teraz to myślę, że już naprawdę z nowymi statystykami będzie rządził. Jeszcze czegoś się uczy, czy to jest już koniec? Nie mam pewnie jednego tylko ataku, dokładnie. Tylko Trasha, ale Trash może być, to jest silny cios. No i co? Aha, muszę przestudiować powody mojej porażki. Twój Z-Power Ring tak fajnie się świeci, wow, no fajnie się świeci. Co masz na myśli? Że już widzieliśmy kiedyś to światło? O co chodzi? Ale jak powinienem to znać? To później, trenerze, i oni są podejrzani. Coś... Oni nie są złym teamem, oni po prostu walczą ze mną z takich raczej normalnych pobudek. Ale to wszystko zaczyna tutaj się robić takie, no mega, mega, mega podejrzane. No nie wiem. Ogólnie bardzo się cieszę, że już mamy nowego Pokemona, znaczy nowego, no w sensie starego, ale wyewoluowanego, więc jest po prostu dobrze. Some awesome photos with the newly evolved Pokemon. Nie zamierzam na razie żadnych fotek robić. Wybacz Rotom, Rotom mnie tutaj namawia do takich rzeczy, ale na razie odpuszczę, wolałbym sobie zobaczyć statystyki tego Poka. 68 ataku. A no tak, teraz wiertarka, świetnie. 68 ataku, 67 speeda. No tak to się prezentuje. Zwykły defense jak na Pokemona kamiennego jest dość słaby. No ale zobaczymy, jak on będzie się sprawdzał. Zamiast tego chodźmy sobie tutaj dalej. Być może coś tu jest. Z wami walka i to podwójna walka. A to dobrze, przynajmniej będzie sposób, żeby przetestować troszeczkę siłę. W ogóle właśnie też dużo osób pisało, Judy nie łap Fomantisa, ponieważ, i to już od paru odcinków, ponieważ jest możliwość zdobycia totemu tego Pokemona. Ale szczerze mówiąc, to nie skorzystam z tego. O, proszę, Jigglypuff i Jigglypuff. Ciekawe połączenie. Ponieważ roślinny Pokemon jest mi potrzebny wcześniej i im szybciej zacznę go trenować, to lepiej. Bo to jest dopiero, tamten Pokemon jest od 50 stickerów, więc dość sporo, nie oszukujmy się. Dość sporo trzeba się tutaj nabawić, żeby to uzyskać. Dobra, Z-Power pójdzie... Niech już idzie na małego Jigglypuffa. W ogóle dobra, dawaj. W ogóle tego Z-Pa... O! Jigglypuff też leży, cudownie. Jak widać jednak, Lycanroc już teraz wie, że walczyć umie. I niech walczy. Dobra, dawaj. No bo jak mówię, przydałyby się tutaj dla Lavoka jakieś fajne... ataki właśnie, takie nawet jeżeli chodzi o jakiś po prostu atak typu normalnego, to żeby był dobry. Breakneck Blades. Na razie tak ten Z-move, który tak po prostu nawala mnie cały czas. Ej, muszę sprawdzić, czy Brick Breaka może nauczyć się w tym momencie na przykład, ale wątpię. Czy mógłby się nauczyć go właśnie teraz mój kamienny Pokémon po ewolucji? No boję się, że to jest niestety niemożliwe, ale aż głupio byłoby po prostu nie sprawdzić. No cóż, ta zadowolona, tamta smutna... Takie rzeczy, dobra, w tym momencie, serio sąsiedzie, serio, serio, ta godzina późna już, a on takie rzeczy wyprawia. Ej, dobra, sprawdźmy ten Charge Beam, no ale tego to nie chcę użyć. Ej, może nauczyć się, już wcześniej nie mógł Cypher nauczyć się Brick Breaka, mówię wam, jako Rockruff nie mógł, teraz może. Ja myślę, że ten Trash aż tak potrzebny mi nie jest. To jest mocny cios, ale sprawia, że jesteśmy też confused, a ja zamiast tego wolę jakiś cios właśnie typu walczącego. I myślę, że też doprowadzimy teraz do takiej małej, fajnej rzeczy, że mam na przykład Waterium Z, use item właśnie z Fuego, niech trzyma. Dzisiaj może sobie zobaczymy, jak to się wszystko prezentuje. A natomiast Fightium Z damy sobie właśnie z Cypherem, bo jest kompatybilny dla niego. Więc proszę, Cypher, trzymaj. Fightium Z otrzymane. Dzisiaj będę mógł wam zaprezentować dwa nowe Z-movy. No i co? Nic tutaj ciekawego nie ma. A, przepraszam. Jest tutaj Pokeball, którym jest Revive. Okej. Okay. Niech i on będzie. Co, jakiś trener mnie tam zauważył. O, Mudbray. Mudbray, no witam cię. A i ona. Over here. No widzę cię, nie jesteś taka mała.
Oj, proszę, yo, yo, yo. Nie odwraca się tyłem do nas i ty. Ty jesteś tym trenerem z Mele Mele, yo. No dokładnie, to jestem ja. Tak, to są złodzieje Pokémonów, dokładnie. Aha, powiedzmy, że nie wiem, kim oni są. Naprawdę, jestem chapu. Dobra, gości wkurzyłem już trochę. Życie w Wielkim Mieście na pewno jest czymś... tak, jest czymś innym. No ale ona tutaj nie mieszka w mieście. Ona jest tutaj, widzicie, dziewczyną ze wsi. Ze wsi w Akala Island. Okej. Okay. Jest i walka. Czy to będzie dwuwalka? Nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Znowu Team Skull nas po prostu... No oni nie odpuszczą nam ani na chwilę. Dobra. Czy nie? Jednak każdy zajął się swoim standardowo. I Drowsy. Dobra, Drowsy to jest akurat najgorszy Pokémon, na którym mógłbym pokazać cios typu walczącego, ale mimo wszystko zrobimy to. Użyjemy po prostu Fightium Z, czyli Z Powera. Wiem, że to jest cios niezbyt efektywny, po prostu chcę zobaczyć, jak on będzie się prezentował, bo już zapomniałem, tak żeby przypomnieć. A jeżeli ktoś nie oglądał Pokémon Moon, to na pewno w ogóle nie wie, jak wyglądają tutaj te Z-ataki. Ej, ale te oczy to ma straszne. Widać, że jednak połączenie tych dwóch Pokémonów. Jak to było, bo zwykle... A no tak, zwykle to mój Beware tak korzystał z tego ciosu, już mi się przypomniało. Bardzo fajny wygląd tego ataku. Wow, co z tego, że niezbyt efektywne. Mimo wszystko wystarczyło, żeby pokonać Drowsy. Świetnie. 148 punktów expa. No co, no co, no co, no nie płacz gościu, przegrałeś to przegrałeś. Świetnie. Tak, z tymi wszystkimi porażkami wkurzymy naszego szefa. Flun? A, bo to jest ten Drifloon. O, chyba się wkur... A to... Mads Dale, chyba źle powiedziałem. Mads Bray? Nie, to jego wcześniejsza forma, no tak. No, wynocha. To spojrzenie. No, lepiej się już stąd wynoście. No, spadłuwa. Koniec tego dobrego. No tak, Drifloon teraz sobie ucieka do domku. Dokładnie, sam sobie tam da radę. Powiedz mi swoje imię, trenerze. Judy, tak? Okej, dobre imię. No i zauważa, że spisałem się rzeczywiście w walce, więc no są propsy od niej. Nihi! Kurde, Mads Dale, taki wielki Pokémon. Bardzo lubiłem tego Pokémona. Battle Royale. A no tak, tu będzie coś z tym Battle Royale. Będzie coś z tym związane. Pamiętam. Co tu są? Tu są jeszcze jakieś inne walki, ale mówię, może dokonajmy jakiejś zmiany, a przynajmniej chwilowej. Fuego, wejdziesz na pierwsze miejsce i Fuego pokaże nam, zaraz zademonstruje nam, jak wygląda po prostu Z-Power, tylko że wodny. No, ten walczący pokazał, że jednak jest wart swojej ceny. Mimo tego, że niezbyt efektywny, to wystarczyło. Beauty Britney. No co tam masz? Cubone. O cholera. No po prostu gorzej trafić nie mogła. Testuje wodny atak. Akurat wystawia Cubona. No biedny Cubonik. Dobra. No niestety. Czasem tak trzeba. Dawaj. Hydro Vortex. Zobaczymy, jak to wszystko po prostu zostanie zademonstrowane. Jak nie, no ten damage to wiadomo, że pokonam go. Tylko jak wyglądał Hydro Vortex? A, taka... Wow, dobra, fajnie to wyglądało. Masakra. Najpierw fala, potem uderzenie, potem jeszcze wir. Biedny Cubon. Żaden Pokémon nie zasługuje na taki koniec. No nie oszukujmy się, no nie zasłużył na to. Ratej 18, no i bardzo dobrze. Niech on sobie tutaj powolutku pnie się w górę. Pomiędzy tym a kolejnym materiałem będę miał w końcu trochę czasu, to troszeczkę sobie wytrenuję Pokémony. O proszę, to można nie zniszczyć za pomocą Taurosa, więc dawaj. I co my tu mamy? Rare Candy! No to świetny. Świetny przedmiocik. Aha, można niszczyć więcej. Coś jest tu ciekawego? Na razie nie. Aha, odblokował nam się... A, odblokowało nam się wejście do naszego miasta, w którym już chyba byliśmy, jeżeli się nie mylę. Tylko, że ono było zablokowane. Tak, ludzie, to chyba... Tak, to było to miejsce, które było zablokowane. Ej, zaraz. Czy to nie było w ogóle gdzieś wcześniej stickera, do którego ja nie miałem tak jakby dostępu? Nie pamiętam właśnie teraz. Musimy się tutaj troszeczkę rozejrzeć.
No bo tutaj naprawdę nie dało się. A Diglett Tunnel, pamiętam. Jest coś takiego. Tutaj, żeby się do niego kierować. Tylko czy ja tam chcę iść? Ja na razie tam nie chcę iść. Wolałbym zobaczyć, co tutaj jest. To jest jakiś sklep z deskami. Albo innymi fajnymi rzeczami. No, witam cię. Coś ciekawego? No, u ciebie to jednak nic ciekawego. Rozglądajmy się. Wiecie, jeżeli ja nie widzę jakiegoś stickera, wy go zobaczcie później w trakcie materiału, to dajcie znać. Ty, Pikachu, w ogóle mi coś powiesz? Czemu Pikachu? Czy ty jesteś Pikachu, cholera, nie Pikachu? Masakra. Pikachu mówi już Pikachu, coś jest nie tak. Coś jest z nim po prostu nie tak. Dobra. Tu nie wejdziemy, to niestety nie jest dom do wchodzenia, tak samo jak ten, ale tu już możemy. A więc odwiedźmy to miejsce. No i co tu jest? Jakiś tutaj zwykły typ, który pracuje. Nic z nim ciekawego nie będzie. Schody jeszcze bardziej prowadzące na górę. Ale na razie... O, proszę. Aha, że szanse są 4000 do 1, jeżeli chodzi o shiny Pokemona. Kiedyś to w ogóle te szanse były mniejsze. Teraz teoretycznie 4000 do 1 to wcale nie jest aż tak źle. Ej, dobra, widzę kolejnego stickera. Nie wiem jak wy, ale ja już go dojrzałem. Proszę, jest tutaj na komputerze. To ten 25. Jak od 50 jest właśnie Lurantis totem, to tak szczerze mówiąc to mi aż bardzo na nim nie zależy. Bardziej mi zależy na tym totemie od 40. Ponieważ od 40 dostajemy alolańskiego Marowaka. A to jest fajny Pokémon, którego bym szczerze mówiąc wziął. Jaki kolor? Ja myślę, że chyba zielony. A co? Aha, dobra. Zbyt wiele to się od ciebie tutaj niestety no, nie dowiedziałem. Dobra, ty też tutaj nic ciekawego nie mówisz, a ty? No niestety chyba... O nie, dostajemy coś w końcu. Lemoniada. No lemoniada to nie jest może najlepszy przedmiot, który po prostu mogę, wiecie, żebym mógł powiedzieć wow, lemoniada, wow, no naprawdę świetny przedmiot. No niestety tak dobrze to nie ma. No ale wejdźmy jeszcze na górę. Może jeszcze jeden totem sticker. O, proszę, na życzenie. Kolejny, 26. No to ładnie. Coś tu będzie więcej? Nie. Tu już nic więcej nie będzie. Natomiast tu wejść można. Może jeszcze... O! Świetnie, tak. Złe zamiary Team Skull. Ranią Pokémony i myślę, że to zabawne. Mhm. To są ludzie z tej firmy. Czy chyba wiecie, o co chodzi o Poliwhirl? Dobra, nie, już nie chcę do Poliwhirla. No i co mi powiesz? PC Boxes... Aha! O, oni ogólnie... do you want me to look? No właśnie. Weź tego Pokebola. O, to... Left Pokeball! Co to jest Left Pokeball? Do czego on służy? Wow! No nieźle. Ej, do czego służy Left Pokemon? Weź... Pokeball, Pokemon, cholera. Pokeball. Ciekawe. W ogóle ta firma, z tego co pamiętam, zawsze mówi, że trenerzy to tak czasami traktują Pokemony, że wiecie, łapią je i od razu wsadzają do boksa i już później nigdy z nich nie korzystają. Więc to poniekąd jakby nie patrzeć, jest tak jakby Pokemony traciły wolność. Tak wiecie, na przykład trener złapie kogoś dla tego, żeby mieć go w Pokédexie. No i co? No już z tego Pokemona tak naprawdę teoretycznie może nigdy nie skorzystać. Nie wiem, nie ma tutaj niczego ukrytego. Czy tak sobie poklikam, czy tutaj nic nie ma w tego typu miejscach. Wydaje mi się, że mógłby być sticker. Przyjrzę się jeszcze. Ej, jest! Jest sticker, dobra. Niestety te stickery widać czasami tylko od jednej strony. Ale tutaj mamy go, 27. No, wystarczy wejść do dużego miasta i od razu jakoś tak odblokowuje nam się parę miejsc, gdzie rzeczywiście te stickery są, a co, o co chodzi? Tak. Aha, kiedy indziej. No dobra, kiedy indziej to kiedy indziej. No zdarza się, rozumiem odmowę. Jak najbardziej. Może pójdziemy sobie jeszcze nad port, bo chyba tutaj się też znajduje. Być może będzie tam... O, chyba jednak nie. Chyba nie ma możliwości. Mhm. Hano Grand Resort. Aha. Czy tutaj na razie przejścia nie ma? No niestety. Tam wejść nie wejdziemy. No dobra, no. Nie chcą mnie, to nie będę się napraszał, okej? Okay? No zrozumiałe chyba.
Tutaj jest Poke Centrum, więc zaraz również je odwiedzimy. Przy okazji mówię, co się dzieje, co to tak? Royal Avenue. No ładne, pamiętam te kwiaty. O, i co my tam mamy? Machampa, Machampy. Dość popularne Pokémony we wszystkich chyba regionach. Nie ma chyba takiego regionu, gdzie Machamp po prostu nie jest jakimś popularnym Pokémonem. Już sobie szukam tutaj. To są te pyłki, które mogę zdobywać, wiecie. Później mogą być dla Oricorio. W ogóle myślę, że Oricorio. Proszę, jest i sticker. A dziękuję. 28. No dzisiaj to ich zebrałem sporo. Dobra, Pink Nectar. Okej. Okay. Jest i Pink Nectar, świetnie. Tutaj mógłbym już teoretycznie iść do mojego zadania kolejnego, tylko... A co tutaj mogę wzrostać? Zimna woda. No i co, tylko tyle? Nic więcej z tą zimną wodą tutaj nic, no nie zrobimy. Możliwe, to jest chyba market. Na razie dzisiaj widzicie taki po prostu dzień zwiedzania. Dzień sprawdzania, co my tutaj mamy. I co ja mogę kupić? Malasada. Tak średnio mi na tym zależy. Zamiast tego wolę sobie porozmawiać ze zwykłymi trenerami. A nuż, czy trenerami nawet, nie wiem czy to są trenerzy. I co gorsza, tutaj nie widzę. Ej, czy tam na stole jest Pikimiku? Tak jest. Wow. No i co jest? Aha. Aha, okej, okay. Już przez chwilę myślałem, że można go zjeść, że to jest jakaś potrawa, tylko że kująca. Okej. No i co się dzieje? Zacznij Pikimiku. I co, on zaczyna tańczyć? Aha. Aha. Zajada się po prostu. Pikmiku je. Nic nie widzimy, jest... Aha. O! No niezła sztuczka. Najadł się, wszedł na głowę. Okej. Okay. I co? To wszystko? No, myślę, że coś... Nie chcę śpiewać ani nic z tych rzeczy. Dobra, niepotrzebnie tu wchodziłem. To miejsce jest dziwne. Tak, żeby nie rozpraszać. Tak, wracajmy do sprzedawania. Ogólnie żałuję, że tutaj jednak przyszedłem. No, serio? No, jak chcesz, to już mi daj to. Aha, Mythic Mala... Ale to... Mam to? Mam ten przedmiot? Zaraz zobaczymy. Czy nie mieliśmy chyba dać mleko, żeby otrzymać Big Malasadę. Aha. No czemu nie? Ten Pikimiku jakie wydaje odgłosy. I serio? Znowu dałem mu jeść? O nie, nie chcę tego oglądać. Co tu się dzieje? Co za miejsce? Bez pytań. Dobra, wynośmy się stąd. Było fajnie. Dobra, nie było fajnie. I się skończyło. I dobrze. Co tu mamy? Aha, Pokémon Fan Club. No to jest ten fan klub. Okej, okay, no dobra. To wchodzimy do niego. Co tu jeszcze będzie? W fan klubach to zwykle ktoś lubi dawać jakieś fajne przedmioty. W fan klubie Pokémonów to pewnie masakra. Widzicie tego miała tam? Nie wiem, czy on jest dość wyraźny, ale miał w takim. Na takim ogromnym obrazie jeszcze w tym serduszku. Wow. Wow. No i co teraz? Nie chcę mi się tego wszystkiego wiedzieć tak dokładnie słuchać, bo niestety nie zawsze dostajemy ciekawe informacje. Everstone. Czyżbym właśnie ten przedmiot miał dostać? Nie, nic nie dostaniemy. Taka szczodrość, cholera. Taka szczodrość. No dobra, w takim razie... Tam jest już cel misji, czy jestem w stanie go tak jakby ominąć? Nie jestem w stanie ominąć go. Jest Gladion. No cóż, no już możemy to zacząć teoretycznie. No, on tam wchodzi. Czyli to chyba na tym to polega, że trzeba będzie się tam dostać. Rotom mówi nam, że ten straszny koleś się tam udał. Rotomowi jak widać się nie spodobał on za bardzo i na tym... Tu będą walki? Nie, tutaj nie ma walk. A, bo tu jest ten duży market na pewno. Tak. Tu będzie ten duży market, aż dziwię się, że przy żadnym z tych aut nie ma stickera. Czy to jest takie ewidentne miejsce, żeby gdzieś tu stickera po prostu ustawić. A tu nie. Dobra, wejdźmy do marketu. W markecie ogólnie jest sporo rzeczy tutaj do kupowania. Te sprawy to są Thrifty Mega Mart. No tak, to jest Mega Market wręcz. Dostajemy jakiś kupon. Może być. Może być dość przydatny.
Ale zamiast tego, ojejku, tutaj nawet jeżeli ja znajdę jakiegoś stickera, to się po prostu boję, że go nie dostrzegę. No bo jednak wiecie, dużo takich bardzo jasnych miejsc, ale nie widzę. Prawdę mówiąc, to nie widzę. Dobra, nie zamierzam nic więcej tutaj, znaczy nic więcej, nic nie kupiłem tutaj, więc w ogóle nie zamierzam to kupować. Droga na północ jest jeszcze zablokowana, więc kolejny odcinek zaczniemy sobie od podjęcia tutaj wyzwania. To będzie ta bardzo ciekawa walka, no a biorąc pod uwagę, że mam bardzo świetnego kamiennego Pokemona, to na pewno użyję go, żeby przetestować. No i przy okazji trzeba będzie zacząć trenować też inne Pokemony. Jak na przykład Rattata, bo on niestety odbiega od reszty teamu, ale to już wkrótce. Tak więc, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie oczywiście strzelić łapki w górę, nie zapomnijcie skomentować, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do kolejnego. Tak więc, cześć i czołem i na razie. Hej!